We wtorek 10 września z mieszkańcami Lubania oraz lokalnymi działaczami lewicy spotkała się Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, która jest jedynką na liście tego ugrupowania w okręgu legnickim. Witam Państwa bardzo serdecznie. Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska. Mam nadzieję, że Państwo mnie pamiętają. Byłam przecież posłanką w latach 2011-2015. Niewiele brakowało w 2015, kiedy mój wynik był naprawdę bardzo dobry, no ale niestety te trudne decyzje, nie zawsze mądre decyzje spowodowały, że dzisiaj w parlamencie nie ma lewicy. Notabene jedyny parlament w Europie bez lewicy to polski parlament. Więc my musimy ciężko zawalczyć o to, żeby wrócić do Sejmu. Myślę zresztą, że te notowania są zupełnie przyzwoite. Faktem jest, że co do sondaży, to no, trzeba troszeczkę sceptycznie patrzeć na wyniki sondaży, bo taki prawdziwy sondaż to będzie 13 października. Ale wierzę w to, że wejdziemy do Sejmu i zdobędziemy sporo mandatów. Lepiej by było nie sporo, dużo mandatów. Jesteśmy naprawdę obywatelom bardzo potrzebni. Państwo mnie znają, no mam nadzieję, że mnie pamiętają. Być może młodzi ludzie, którzy dopiero teraz zaczynają się interesować, oby się interesowali życiem politycznym, bo ja tu już tak wrzucę to na marginesie, co też w kółko powtarzam, ale powiem to kolejny raz. Jak ktoś myśli, że go polityka nie dotyczy, to nie ma racji. Sami Państwo widzą, polityka dotyczy każdego z nas i to bez przerwy. Czy to jest służba zdrowia, czy to jest edukacja, czy to jest transport, czy to są podatki. Non-stop wszyscy się ocieramy o politykę. Więc jak ktoś uważa, że jego to nie dotyczy, ma w nosie, robi swoje, nawet jak za granicę wyjedzie, to też go tam polityka dotyczy. Dlatego ta aktywność w okresie wyborów, moja jest bardzo ważna, bo ja jestem kandydatką, ale też obywateli jest bardzo ważna, żeby po prostu poszli, przemyśleli i zagłosowali. Frekwencja jest bardzo, bardzo ważnym elementem, a ja no, zawsze miałam ten no, u siebie taki mocny, można powiedzieć, temperament społeczno-polityczny, przecież od najmłodszych lat harcerka i działaczka studencka. Zresztą powiem Państwu, że teraz byłam bardzo wzruszona, bo kilka dni temu były 18 urodziny największego w Polsce turnieju kobiet, amatorek i oczywiście nie 18-latek, tylko 30+, grających w tenisa i właśnie impreza Baba Cup obchodzi swoje 18 urodziny, z czego się naprawdę ogromnie cieszę. Chcę wrócić do Sejmu, proszę Państwa, zresztą ja ciężko pracowałam, jak wiele pewnie osób wie. Dla mnie naprawdę ogromnym wyróżnieniem było to, że tygodnik Polityka, a właściwie dziennikarze akredytowani w Sejmie w głosowaniu trzykrotnie uznali, że należę do grona 10 najlepszych posłów w polskim Sejmie. To jest wielkie wyróżnienie. Oczywiście to się z niczego nie wzięło, na to trzeba zapracować. Notabene już tego rankingu posłów nie ma. Polityka zrezygnowała, bo przeczytałam kiedyś, że uznano, że dzisiaj posłowie tak nie do końca wykonują swój mandat, więc już tego rankingu nie ma. Niemniej jednak to moje społeczne, ten mój społeczno-polityczny temperament ciągle we mnie jest. Przecież nic się nie zmieniło, dlatego i ja sama chciałam tego i byłam też gorąco namawiana przez kolegów. Notabene, no Państwo też pewnie wiedzą, może nie wszyscy, ale przecież startowałam w eurowyborach niedawno. Można powiedzieć, że się otarłam o mandat, bo tam zabrakło naprawdę według wyliczeń kilkuset głosów. No ale to tak właśnie jest w wyborach, że czasami człowiek się ociera, prawda? Przy czym, no uczciwie powiem, ja jako osoba związana z Dolnym Śląskiem, bo przecież bardzo długo mieszkałam we Wrocławiu i kocham Dolny Śląsk w każdym elemencie życia. Uważam, że to jest przepiękny, cudowny region i wspaniali ludzie. Więc w ogóle nie było wątpliwości, że ja po prostu wystartuję do Sejmu nie z innego okręgu, tylko na pewno z okręgu numer 1, czyli Legnicko-Jeleniogórskiego, bo to jest mój obowiązek. Zdecydowanie tak. Sami Państwo widzą, ten czas tuż przed wyborami to jest właściwie takie przeskakiwanie
taki moment, kiedy każdy coś obiecuje, każdego dnia coraz więcej. Ja jestem osobą, staram się, żebym była oceniana jako osoba myśląca, która naprawdę nie wariuje, nie kombinuje. W związku z tym ja oczywiście wiem o różnych rzeczach, które Lewica proponuje, bo przecież ja jestem elementem Lewicy, nie jestem tak, że ja sama ze swoim programem wychodzę, tylko jestem elementem Lewicy. I muszę Państwu powiedzieć, że to są różne ważne rzeczy. No ja w Sejmie pracowałam w Komisji Sprawiedliwości i w Komisji Kodyfikacyjnej. Notabene zażartowałam sobie, że gdybym w tej kadencji pracowała, to pewnie bym zawału dostała, bo no niestety dla prawniczki, takiej jak ja, to co wszystko się wydarzyło i co się dzieje w naszym wymiarze sprawiedliwości, to jest coś, czego sobie nie wyobrażałam kiedyś, że może się stać, a się stało. Więc to jest na pewno, z tym, że to jest element bardzo ważny dla obywateli w ogóle. Ja nie mówię, że to jest tylko dla mnie, to jest dla nas wszystkich. Przy czym znowu mamy z tym problem, bo dla wielu osób to jest coś tak dalekiego, wydaje im się, że jakiś tam sąd, a co jego to obchodzi? Nie życzę nikomu, żeby stanął przed sądem, szczególnie karnym. Tego nikomu nie życzę. No ale przecież to jest niesamowicie ważny element naszej demokracji. Przecież my mamy trzy filary, które powinny być niezależne. Na tym demokracja polega. Władza ustawodawcza, władza wykonawcza, władza sądownicza. Szalenie ważny. Jak ja patrzę też na, przez taki aspekt osobisty, ponieważ w ostatnim czasie miałam poważne zderzenie ze służbą zdrowia, a teraz dużo się na ten temat mówi, zresztą młodzi lekarze się wypowiadają. O teraz jechałam samochodem i słyszałam, co się nam szykuje, odejście naprawdę masy lekarzy z pracy. Ja byłam w lipcu w szpitalu, dowiedziałam się, że ze szpitala odejdzie 40% pielęgniarek. Proszę Państwa, to jest dramat, nieprawdopodobny. Ja już nie mówię o tym, co mnie spotkało, ale to już nie sama służba zdrowia, tylko tak zwany telefon 112, kiedy zadzwoniłam z prośbą o przyjazd karetki, bo wyłam z bólu i pani powiedziała, a proszę wziąć proszek przeciwbólowy i rzuciła słuchawkę. Proszę Państwa, rzuciła słuchawkę. Ja, gdyby nie sąsiad, który mnie zabrał do szpitala, to miałabym ogromne problemy, a po paru godzinach byłam na stole operacyjnym. Jak ja tego wszystkiego doświadczyłam, jednocześnie widziałam lekarzy, którzy biegają, bo jest ich za mało, brakuje. Jeżeli my nie ustawimy na właściwym poziomie służby zdrowia, nie będziemy rozmawiać, ale to też musi być w pełnej zgodzie. Są tematy, można rozmawiać, można mówić, że mamy różne poglądy, na przykład światopoglądem się różnimy. Są osoby wierzące, są osoby niewierzące, są prawicowcy, lewicowcy, okej. Ale służba zdrowia to jest coś naszego wspólnego. To jest pani, pana, moje. Jeżeli politycy się nie dogadają, to będzie koszmar, będzie coraz gorzej, a już jest źle. Jestem prawniczką. No ale ja widzę, co jest najważniejsze dzisiaj. Państwo pewnie też wiedzą, że dla obywateli, bo badania były robione, tematem numer jeden do rozwiązania w Polsce jest właśnie służba zdrowia. Jaki temat jest najważniejszy, którym powinniśmy się zająć jako politycy? Chyba około 35% głosujących powiedziało służba zdrowia i my to widzimy na każdym kroku, każdy z nas tego doświadcza. Więc przyznam Państwu, że ja też pragmatycznie patrzę na różne rzeczy. Jeżeli los tak pozwoli mi wrócić na ulicę Wiejską, to będę o różnych rzeczach tam myślała, ale też na przykład nie wykluczam, że chciałabym się znaleźć w Komisji Obrony Narodowej, bo to też jest bardzo potrzebne, tym bardziej, że też mam kolegów, którzy mnie na to namawiają. Proszę Państwa, wszystko jest otwarte. Na razie musimy zrobić dobry wynik w wyborach i wrócić do Sejmu, o czym naprawdę marzę. Mam nadzieję, że to się stanie. Warto podkreślić, że Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska od lat jest zaprzyjaźniona z Lubaniem. Jest członkinią lubańskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej.